Witajcie! Z tej strony Wiktor. Witam Was w kolejnym materiale recenzenckim. Dziś specjalnie dla Was omówię aż dwa podobne do siebie zestawy. 2287 i 2288, czyli samochody opancerzone SDK FZ234. Pierwszy, SDK FZ234/3 Sztumel, to pojazd wsparcia piechoty uzbrojony w krótkolufową armatę kalibru 75 mm. Drugi, SDK FZ234/2, czyli słynna Puma, to ciężki samochód służący do zwiadu i rozpoznania. Zatem zaczynajmy. Kobi, buduj historię, klocek po klocku. W końcowym okresie II wojny światowej na polach bitewnych w Europie Wschodniej, a później także w Europie Zachodniej, pojawił się nowy typ niemieckiego ośmiokołowego samochodu pancernego, SDK FZ-234. W przeciwieństwie do wcześniej produkowanych pojazdów rodziny SDK FZ-231, SDK FZ-232, SDK FZ-263, skonstruowanych jeszcze w okresie międzywojennym, w trakcie projektowania SDK FZ-234 wykorzystano w szerokim zakresie doświadczenia bojowe pierwszych lat wojny. Zatem nowy typ pojazdu był dopracowany i o wiele lepiej przystosowany do walk na frontach, które od 1943 roku zdążyły się diametralnie zmienić. Ogółem powstały aż cztery warianty tego samochodu. Przeciwlotnicza uzbrojona w automatyczną armatę kalibru 2 cm, znaną z Panzer II. Przeciwpancerną uzbrojoną w długie działo kalibru 75 mm z czołgów Panzer IV lub dział PAK-40. Wsparcia piechoty z krótką 75 mm armatą i rozpoznawczą z zamontowaną w obrotowej wieży armatą 50 mm. Nas w szczególności interesują dziś te dwie ostatnie wersje. Recenzję, mimo podobieństwa obu pojazdów, należy rozpocząć od Pumy. SDK FZ-234/2 został zaprojektowany w skali 1:35 przy wykorzystaniu 470 elementów. Po zbudowaniu pojazd ma 20 cm długości i rozmiarem pasuje zarówno do figurek, jak i innych pojazdów wydawanych przez nas w tej skali. Maszyna zachwyca bardzo zgrabną konstrukcją i kamuflażem oraz nadrukami, które czynią z niego bardzo ważną pozycję w kolekcji historycznej Kobi. Sam kamuflaż jest śliczny i składa się z trzech kolorów. Zielonego, dunkelgelb oraz rotbrown. Z ich połączenia otrzymamy kamuflaż znany już z takich pojazdów jak Sztuk 4, jak Tiger czy zapowiedzianego Elefanta. Nie ma tutaj naklejek. Zastosowaliśmy tylko trwałe nadruki, co jest już standardem. Wyróżniają się najmniejsze szczegóły, takie jak granaty dymne czy anteny radiostacji. Pojazd posiada ruchome elementy, takie jak koła, wieża czy też działo. Działem jest 5-centymetrowa armata KWK-39L60, znana z czołgów Panzer III. Zatem Puma miała dużą siłę ognia. W komplecie znajduje się figurka przedstawiająca członka załogi samochodu pancernego. Na jego czarnym mundurze nie ma różowej, tylko żółta barwa broni. Klockowy SDK FZ-234/3 Sztumel został zaprojektowany również w skali 1:35 przy wykorzystaniu 438 elementów. Po zbudowaniu Sztumel ma 18 cm długości. Zachwyca swoją bardzo zgrabną konstrukcją, kamuflażem oraz nadrukami, które czynią z niego bardzo ważną pozycję w kolekcji historycznej Kobi. Kamuflaż złożony jest z dwóch kolorów, zielonego oraz dunkelgelb, i idealnie pasuje do innych pojazdów z późnego okresu wojny. Pojazd posiada ruchome elementy takie jak koła i działo. Działo to 7,5 cm KWK-37L24 kalibru 75 mm, znane chociażby z pierwszych wersji czołgów Panzer IV. W komplecie znajdują się dwie figurki przedstawiające członka załogi samochodu pancernego oraz niemieckiego żołnierza. Obie prezentują się fenomenalnie i takie są. Za pomocą trwałych nadruków, nadruki znajdziecie zarówno z przodu, jak i z tyłu. A za pomocą drobnych szczegółów ubioru, takich jak czapka M43 na głowie pancerniaka, czy w pełni zielony mundur niemieckiego piechura, idealnie oddają końcowo wojenny klimat. Całość obu zestawów uzupełniają tabliczki z nazwą pojazdów.
Oba zestawy to pozycje obowiązkowe nie tylko dla młodych pasjonatów historii, a przede wszystkim dorosłych kolekcjonerów i fanów techniki wojskowej. Tymczasem to wszystko na dziś. Napiszcie, jakie kolejne maszyny chcielibyście zobaczyć w naszych recenzjach. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza grupa dyskusyjna Kobe Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobe. Nie zapomnijcie też zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku. Brum, brum, brum.